Szczęść Boże, mamy dzisiaj piękną sobotę, piękny dzień i piękne słowo, które Pan Bóg do nas dzisiaj kieruje w księdze proroka Jeremiasza w 11 rozdziale, w wersetach od 18 do wersetu 20. Posłuchajcie tych słów. Pan mnie pouczył i zrozumiałem. Wtedy przejrzałem ich podstępki. Ja zaś jak potulny baranek, którego prowadzą na zabicie, nie wiedziałem, że powzięli przeciw mnie zgubne plany. Zniszczmy drzewo w pełni jego sił, zgładźmy go z ziemi żyjących, a jego imienia niech już nikt nie wspomina. Lecz Pan zastępów jest sprawiedliwym sędzią, bada nerki i serce. Chciałbym zobaczyć Twoją pomstę na nich, albowiem Tobie powierzam moją sprawę. Sam prorok Jeremiasz jest prorokiem, który działa tuż przed niewolą babilońską. Jest tym prorokiem, który głosi wśród swojego ludu przede wszystkim nawrócenie, pokazując narodowi to, że nie zachowuje się tak, jak Pan Bóg tego pragnie, jak tego chce. Wypomina ich grzechy, wypomina to, że pomieszali się z innymi wierzeniami. Że tak na dobrą sprawę ten synkretyzm religijny, na który pozwala król i który, do którego też gdyby dostosowują się poddani, no to on doprowadzi do upadku, doprowadzi do ruiny. Ciągle głosi o tym, że Jerozolima zostanie zburzona, że lud zostanie przepędzony i tak dalej, co spotyka się z niezrozumieniem. Raz, że niezrozumieniem od strony króla, dwa, że niezrozumieniem od strony ludzi, którzy wsłuchają się w słowa proroka Jeremiasza. Także w pewnym momencie Jeremiaszowi grozi wielkie niebezpieczeństwo. Jeremiasza chcą zabić niejednokrotnie, ale wiele razy chcą go pozbawić życia, żeby nie głosił tych strasznych słów, żeby raczej prorokował pomyślność Jeruzalem, pomyślność Jerozolimy, a nie jakieś wizje upadku czy wizję końca. I dzisiaj, kiedy wsłuchujemy się w to słowo, to też widzimy, że przeciwko Jeremiaszowi została powzięta taka właśnie myśl, żeby go zniszczyć. Jeremiasz mówi o tym, że Pan go pouczył i zrozumiał, przejrzał podstępki, ale jak potulny baranek, którego prowadzą na zabicie, nie wiedział, że powzięli przeciw niemu plany, aby zniszczyć drzewo w pełni jego sił, zgładzić go z ziemi żyjących, aby jego imienia już nikt nie wspominał. Ale też dodaje o tym, że ma ufność w Panu Bogu, bo wierzy, że Bóg jest sprawiedliwym sędzią. Bada nerki, bada serce. I wyraża takie słowa, że chciałby zobaczyć pomstę Twoją na nich, albowiem Tobie powierzam moją sprawę. Piękne, ale też czasem można tak powiedzieć, to tak troszeczkę trudne słowa. Oczywiście bardzo często te słowa, jak gdyby prorockie, księgi Izajasza, jak gdyby automatycznie przerzucamy na Jezusa Chrystusa, bo On jest tym prawdziwym barankiem, który, jak powie księga Izajasza, jak ta owca nie ma prowadzona na zabicie, tak Jezus był prowadzony drogą krzyżową na ukrzyżowanie. To On jest tym, przeciwko któremu powzięli ten zgubny zamysł, aby go zniszczyć, aby zgładzić z powierzchni ziemi Jego imię, aby Jego imienia już nikt nie wspominał. Dzisiaj też bardzo często żyliśmy, może tak powiem, w czasie przeszłym, żyliśmy w takim świecie, kiedy też nas próbowano niejednokrotnie zniszczyć. Zniszczyć naszą wiarę, bo podpowiadano nam, że chodzenie do kościoła, że wiara w Pana Boga, kierowanie się Jego przykazaniami jest jakimś reliktem z przeszłości, jest jakimś ciemnogrodem, zacofaniem, średniowieczem. Próbowano nas wyrwać z tej mocnej ręki Pana Boga, z Jego dobroci, z Jego miłości.
Zdejmowano krzyże z miejsc publicznych, zabraniano, chociażby we Francji, prawda, doskonale znamy, zabraniano nosić jakiekolwiek symbole religijne, żeby nikogo nie urazić. I nie chcę tu mówić, że to, co nas spotyka, to jest kara za takie postępowanie, ale jakoś niełatwo jest patrzeć na to właśnie w ten sposób. I tak jak Jeremiasz widział, można powiedzieć, pomstę Pana Boga za to, że lud nie usłuchał jego głosu, bo był świadkiem deportacji, świadkiem zburzenia, zniszczenia Jerozolimy przez Babilończyków, mimo że sam nie został poddany w niewolę, bo uciekł do Egiptu, ale to jego pragnienie zobaczenia tej zemsty na niewiernych, na tych, którzy obmyślili te plany na niego, to jak gdyby się troszeczkę w jego życiu spełniło. Czy nawet całkiem w jego życiu się spełniło. I teraz można powiedzieć, że z jednej strony właśnie jesteśmy tego świadkami. Nie chcę mówić, że Pan Bóg nas kara, bo ufam, że Boże miłosierdzie jest o wiele większe, Boża miłość jest o wiele większa, ale to wszystko, co nas spotyka, to co widzimy, musimy też patrzeć w perspektywie naszej wiary i odczytywać to jako pewien znak czasu. Jako coś, co Pan Bóg nam daje przede wszystkim po to, abyśmy my dzisiaj usłuchali słów proroka Jeremiasza. Pan Bóg wzywa nas do nawrócenia, wzywa nas do tego, abyśmy porzucili wszystko to, co sprzeciwia się naszej wierze, nawet w tym najmniejszym stopniu, abyśmy odeszli od jakiegoś bałwochwalczego kultu, ale Pan Bóg zaprasza nas do tego, abyśmy pozostali wierni temu, co On nam przekazał. A jaka jest wola Pana Boga? Czego Pan Bóg od nas pragnie? Pan Bóg pragnie od nas przede wszystkim tego, abyśmy, będąc przy Nim i wyznając swoją wiarę, nie bali się zawsze do niej przyznawać, nie bali się odrzucać swoich grzechów, zawsze badali wszystko w perspektywie Słowa Bożego, abyśmy to Słowo Boże znali, rozważali, rozpamiętywali w swoim sercu, abyśmy mogli, tak żyć, aby w momencie pokusy, w momencie jakiegokolwiek kuszenia, aby Słowo Boże stawało się dla nas tarczą i obroną. I jestem przekonany, że Pan Bóg właśnie po to daje nam ten czas. Czas, kiedy zamykamy się w naszych domach, kiedy nie wychodzimy, abyśmy brali do ręki Pismo Święte, abyśmy je rozważali, abyśmy je czytali i w świetle tego Słowa Bożego przemieniali nasze życie, aby to Słowo Boże stawało się dla nas takim codziennym lekarstwem, codziennym pokarmem. Pokarmem, które będzie dodawać nam siły do przetrwania tego trudnego czasu. Więc zachęcam Cię do tego, aby te 2 ostatnie tygodnie Wielkiego Postu, które przed nami, przeżyć przede wszystkim tak, aby nie rozstawać się ze swoją Biblią, nie rozstawać się ze swoim Pismem Świętym, aby nie tylko koncentrować się na jakichś postach ludzi wierzących na Facebooku, mądrzejszych też i ode mnie, którzy będą pisać swoje komentarze, czy nagrywać swoje komentarze do Słowa Bożego, ale przede wszystkim, żeby samemu brać do ręki Pismo Święte, czytać je, słuchać i być mu posłusznym. I jestem przekonany, że przez takie posłuszeństwo Słowu Bożemu, przez posłuszeństwo naprawdę ocalimy swoje życie, przez posłuszeństwo przejdziemy przez ten trudny czas mocniejsi. I dzięki temu odbudujemy na nowo swoją relację z Panem Bogiem, odbudujemy na nowo naszą Jerozolimę, czyli nasze miejsce spotkania z Bogiem, którym jest przede wszystkim nasze ciało, nasza duchowość, nasze bycie wiernym Słowu Bożemu. Życzę Ci tego, aby w tych ostatnich tygodniach Wielkiego Postu i potem po radosnej niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego Pismo Święte było tą księgą, tą książką, która zawsze ci towarzyszy w każdej chwili, na każdym kroku twojego życia, we wszystkich sytuacjach, w których będziesz musiał podejmować jakąś decyzję, aby to Słowo Boże było lampą dla twoich stóp, aby ono dawało światło, aby pomagało ci zrozumieć to, co w tym momencie dla ciebie jest nie do zrozumienia.